proszę. Dzisiaj spotykamy się tutaj na Placu Trzech Krzyży, aby tak naprawdę zamanifestować to, że nie podoba nam się to, że rząd Donalda Tuska bez żadnych negocjacji, bez żadnych dyskusji chce wydłużyć wiek emerytalny i dzisiaj dajemy temu rządowi czerwoną kartkę. Dlaczego pani przyszła dzisiaj na tą manifestację? Dlatego, że za parędziesiąt lat jakby też będę emerytką i jakby nie chcę pracować do końca życia i tak samo nie chcę, żeby rodzice pracowali do śmierci. Ja dbam o swoją przyszłość po prostu tym, że tutaj przychodzę za młodu, prawda? Trzeba zadbać o to. Chciałbym w wieku 65 lat zdecydować, czy chcę iść na emeryturę, czy chcę pracować dalej. A ty nie chcesz, żeby ktoś już teraz wydłużał mi wiek emerytalny? Jestem za przeprowadzeniem referendum w tej sprawie. A w takim razie uważasz, że referendum w tej sprawie by się przydało, żeby obywatele się wypowiedzieli? Ja się chcę wypowiedzieć i chcę się wypowiedzieć na nie. Przede wszystkim to nie jest żadna reforma, to jest tylko arytmetyczne podwyższenie wieku emerytalnego, żeby ludzie otrzymywali świadczenia z ZUS-u później niż dostają obecnie. Nie możemy się porównywać na przykład z kobietami w Niemczech czy gdziekolwiek w Europie, bo nasze życie tutaj jest zupełnie inne i zupełnie inaczej wygląda. Nie pozwoli moje zdrowie, mogę pracować i do 70 roku życia, nawet do 80, tylko musi to być moja decyzja. Jak sobie pan Tusk wyobraża, że przedszkolanki przychodzące do przedszkola z laseczkami będą uczyć i będą wychowywać dzieci z przedszkola, ze żłobka, mając 65-67 lat? Kobieta pracująca do 67 roku nie ma możliwości opiekowania się wnukami. I tak pracujemy dużo, a zarobki mamy i tak za małe, także to w ogóle jest śmieszne. Tym bardziej, że te osoby, które chcą wprowadzić tą reformę, już nie będą wtedy pracowały, tak? Więc po prostu widać, że chcą jak najgorzej dla młodych ludzi. Przede wszystkim to pan premier Donald Tusk zatuszował to w kampanii wyborczej, bo to jest jedna z najważniejszych reform, która będzie w tym naszym systemie emerytalnym przeprowadzona. I oczekuję odpowiedniego głosowania w tej sprawie. I myślę, mam taką nadzieję, że wszyscy posłowie będą kierowali się tylko i wyłącznie racją stanu, a nie racją swoich kieszeni i swoich interesów politycznych. To jest Polska! Ręce preczą! Emerytom! Ręce preczą! Donalda Tuska, to sędzią w tym leśnym stanu! To jest premierze żadnej boiska! Trzeba powiedzieć, nikt nie chce. To jest zasada, którą można określić krótko. Czym kto słabszy, tym ma więcej płacić. Zupełne odrzucenie zasady sprawiedliwości. Zupełne odrzucenie tego wszystkiego, dzięki czemu niepodległa Polska powstała.